Jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich w murach Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury, na terenie którego odbywają się, prowadzone są zajęcia nie tylko z młodzieżą, ale również z dziećmi. W dniu dzisiejszym mam zaszczyt podsumować organizowany przez nas ogólnopolski konkurs plastyczny pod tytułem Piękno polskich lasów. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Liczba uczestniczących osób w konkursie przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Wpłynęło przeszło 600 prac z 98 placówek z całego kraju. Komisja oceniająca pracę miała trudne zadanie wybrać te najlepsze prace spośród tak wielu. Prace oceniane były w trzech kategoriach wiekowych. Pierwsza kategoria obejmowała wiek od 7 do 10 lat. Druga kategoria od 11 do 14 lat, a trzecia kategoria od 15 do 18. Po długich rozważaniach, rozmowach komisja wytypowała te najlepsze prace. I ja teraz pozwolę sobie wyczytać wszystkie osoby, które otrzymały tutaj wyróżnienia i nagrody. W pierwszej kategorii wiekowej pierwsze miejsce zajęła Magda Sonnak z Pabianic. Drugie miejsce Maja Zając z Białej Podlaski. Trzecie miejsce Michał Morcinek z Łanów. W tej kategorii wiekowej wyróżniono trzy osoby. Jest to Jakub Góral z Mikołowa, Michał Kwaśniak z Będzina, Milena Łapińska, reprezentująca miejscowość Łapy. Druga kategoria wiekowa. Pierwsze miejsce zdobyła Justyna Kachnik z Lublina. Drugie miejsce Gabriela Ziobro z Dębicy. Trzecie miejsce Przemysław Tymecki z Wiśniewej. Wyróżnienie otrzymali Iwo Kijewski, Natalia z Będzina, Natalia Jastrzębska z Łapów, Monika Witek z Konstantynowa Łódzkiego. I teraz trzecia kategoria wiekowa. Pierwsze miejsce zdobyła Zofia Wieja z Cieszyna. Drugie miejsce Anna Bagrowska z Kutna. Trzecie miejsce Karolina Firek z Jordanowa. I jeszcze mamy dwa wyróżnienia w tej kategorii. Otrzymuje wyróżnienie Wiktoria Lewandowska z Łapów i Julia Kochenia z Będzina. No, wszystkim nagrodzonym oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy. I tu mamy informację, że dyplomy i nagrody będą wysłane do końca tego miesiąca, do września. Również serdecznie dziękujemy za udział wszystkim uczestniczącym w konkursie. Cieszymy się, że było tak duże zainteresowanie tematyką konkursu, że uczestnicy konkursu w tak wspaniały sposób próbowali podejmować w sposób bardzo profesjonalny, za pomocą środków artystycznych, tematykę ukazującą piękno naszych lasów. Zapraszamy Was wszystkich do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury. Zapraszamy również do zwiedzania naszej wystawy w Galerii PMDK. Do zobaczenia.